zapraszam Was na kolejne zakupy. Znowu zajrzałyśmy do Mohito. Czyli będzie ciąg dalszy przeglądu rzeczy właśnie z tego sklepu. Jak zwykle oczywiście zachęcamy Was do subskrybowania naszego kanału. Mile będą widziane komentarze od Was. A teraz już mierzymy, zobaczycie co wybrałyśmy. Dzisiaj zaczniemy od moich zakupów. I pierwszą rzeczą, którą kupiłam, jest taki półgolf. Taki nietypowy print. O ileż to już pamiętam, że w jakiejś innej kolorystyce był ten golf. W beżowo-białej. No ja zdecydowałam się na tą kolorystykę. Zobaczymy jak ten golfik będzie wyglądał na mnie. I mam go w rozmiarze, teraz Wam będę mówiła w jakim rozmiarze mam te wszystkie rzeczy. Mam go w rozmiarze M. Zamówiłam też takie klasyczne czarne rurki, bo uważam, że takie dżinsy zawsze nam się w szafie przydadzą. Na pewno nieraz sięgacie właśnie po takie spodnie. Są to takie, jak już mówiłam, czarne, proste rurki. Mam je w rozmiarze 38, ale jedno moje niedopatrzenie. Nie zauważyłam, że tutaj z tyłu na kieszonkach mają taki wyszywany wzór. No ja nie bardzo lubię właśnie takie wzory na kieszeniach z tyłu, no ale nie będę tego krytykować na razie, zobaczymy tak naprawdę jak te dżinsy będą wyglądały na sylwetce. Te dżinsy widzę, że takie są dość rozciągliwe. No pewnie, nie pamiętam już składu, ale wydaje mi się, że mają lajkry, bo zobaczcie jak się rozciągają. I tutaj też właśnie, nie wiem czy wybrałam dobry rozmiar, no bo wzięłam 38, ale pewnie się rozbiją. Jeśli chodzi o spodnie, zamówiłam jeszcze leginsy. Takie grafitowe, tutaj z taką białą nitką. Leginsy mają z przodu i z tyłu takie przeszycia. Takie kanty były. Z przodu i z tyłu, no. I zamówiłam je w rozmiarze M, no nie wiem, bo wyglądają na takie małe. Dosyć małe. Tutaj mamy gumę w pasie, no ale zobaczymy. Na pierwszy rzut oka mówię, że to jest S-k. No właśnie, no zobaczymy czy się zmieści, też jestem ciekawa. Teraz przechodzimy do marynarki, którą zamówiłam. Jest ona w takim kolorze grafitowo-czarnym. Przechodzi tutaj taka brązowa nitka. I zamówiłam ją w rozmiarze 38. Marynarka tutaj nie ma żadnego zapięcia. Z przodu mamy kieszonki. Przerwy, to jest brązowa nitka, czy po prostu brązowy pasek? Brązowy pasek. No właśnie. A myślałam, że nitka. Bardzo, takie właśnie... Nie, takie brązowe paski. Brązowe paski. Tutaj mamy rękaw 3/4, ale możemy sobie tutaj oczywiście odpiąć. Nie wiem, czy to by było dobrze. I zrobić długi... Czy by to dobrze wyglądało? Wydaje mi się, że nie bardzo. To jest na zatrzaskę. Nie, no można zrobić. Można, ale... Ale lepiej... Wiecie co, wydaje mi się, że chyba lepiej wygląda jednak z takim podpiętym rękawem. I zamówiłam jeszcze pasek. I tutaj też jest wielka niewiadoma, czy będzie dobry, bo zamówiłam go w rozmiarze M na L. Powinnam zamówić S na M. Wtedy miałabym takiego pewniaka, że będzie dobry, ale już niestety tamten rozmiar nie był dostępny, a pasek bardzo mi się spodobał, więc stwierdziłam, że zaryzykuję. No zobaczymy, przymierzymy sobie go razem tutaj, zobaczymy, czy będzie dobry. Z tyłu tutaj mamy taką gumę. A z przodu... Jest tutaj zapinany. No zobaczymy, ciekawa jestem, czy będzie na mnie dobry. I to byłoby na tyle, jeśli chodzi o moje zakupy. Przejdźmy teraz do moich zakupów. Może zaczniemy od takiej bluzki zwierzęcy print. Bardzo podoba mi się w tej bluzce połączenie kolorów. Jest ona taka o takim krótszym kroju. Tu jest zapinana na zatrzaskę. Nie mogę odpiąć, nie pokażę teraz. Nie dam rady. O! I tu jest taka łączona na guziczka i wiązana z boku. Bardzo ładnie ona wyglądała na modelce i tą bluzkę mam w rozmiarze 40. Drugą rzeczą, którą zamówiłam, są takie brązowe spodnie z ekoskóry. Bardzo ładny kolor, bo jest taki ciemny brąz, czekoladowy. Z tyłu te spodnie mają kieszonki, takie naszywane na wierzch, a tu takie
normalne i zapinane są na guzik. I te spodnie zamówiłam w rozmiarze 38, ponieważ tak z doświadczenia wiem, że zawsze spodnie z ekoskóry to zamawiamy sobie mniejsze. Lubią się rozbić. Tak, lubią się rozbić, więc wzięłam w rozmiarze 38. No zobaczymy, czy dobrze zrobiłam. To się okaże. Kolejną rzeczą są takie shorty w kratkę, biało-czarne. Na te shorty się zdecydowałam, ponieważ przecież nie musimy tylko w lecie chodzić w shortach, bo teraz też spokojnie do kozaków, do rajstop możemy założyć. Z tyłu mają takie kieszonki, ale takie prowizoryczne tylko. Może pokażę. I tu z przodu zapinane są na guzik i również mają kieszenie. I teraz taka największa stopa dzisiejszego odcinka. Tak, bo zamówiłam do tych shortów marynarkę. I modelka na sobie miała właśnie marynarkę, tylko w takim samym wzorze. To był, przypuszczam, to był komplet. I myślałyśmy, że to jest właśnie ta marynarka, bo nie było tam w... W polecanych nie było właśnie tej marynarki do tamtych spodni. Musiałyśmy tak wszystkie przeglądać, żeby znaleźć. No ja nie wiem, jak to się stało. Nie wiem, no nasze wielkie niedopatrzenie. No myślałyśmy, że to jest ten wzór, no ale jak przyszła paczka, wyjęłyśmy z paczki, no okazało się niestety, że to jest całkiem inna marynarka. Jeszcze najciekawsze jest to, że tamta była zapinana na... Na guzik? Tak, a ta nie ma. A ta nie ma guzika. Także, no już teraz tu przymierzę do tych spodenek. No może niezbyt to będzie pasowało. Albo nie będzie tak źle, no zobaczymy. Chociaż łączy się różne kratki, także może akurat będzie dobrze wyglądało, no ale takie trochę nasze niedopatrzenie. Rękawki ma takie, nie wiem, pokazałam z bliska, chyba nie pokazałam tej marynarki, pokażę jeszcze z bliska. Rękawki ma takie ściągane, jakby łapane, marszczone. No zobaczymy, jak będzie wyglądała na mnie. I tą marynarkę mam w rozmiarze 40. Jak widzicie, ten golf połączyłam z czarnymi rurkami. Nie wiem, czy już mówiłam, ale do zakupu tego golfu zachęcił mnie skład, bo mamy tutaj 95% wiskozy, a to już nieźle. Golf jest o takim dopasowanym kroju, ale jeśli chodzi o rozmiar, to wszystko ok. Nie ogranicza mi tutaj, nie krępuje ruchów. Także golf jest na plus. A przejdźmy teraz do spodni. No z rozmiarem też chyba trafiłam, bo chyba leżą wszędzie ok. Bardzo ładnie. Tylko jeśli miałabym się do czegoś przyczepić, to właśnie do tych wzorów na kieszeniach. No mi się to osobiście nie podoba. Ale wiesz co, na stronie chyba pisało, że to jest wysoki stan. Ale ja wysoki stan to kojarzę, że spodnie sięgają. Nie, ja bym raczej powiedziała, że to jest średni. Bo dlatego, że ja się spodziewałam, że one będą takie za pępek. No ale są takie, jak mówisz, że takie przed. Taki średni stan. Ale ogólnie są bardzo fajne, także mogę przymknąć oko na to, że mają te wzorki na kieszonkach. Przejdźmy do moich rzeczy. Może zaczniemy od tych spodenek. I te spodenki, nie wiem czy mówiłam, ale chyba zapomniałam powiedzieć, że mam w rozmiarze M, ponieważ zamówiłam rozmiar mniejszy, bo już miałam przykład właśnie jak w poprzednim filmie, kto oglądał to wie, że zamówiłam spódnice w rozmiarze L i były te spódnice na mnie za duże, także zdecydowałam się na rozmiar mniejszy i powiem Wam tak, że to jest rozmiar M, ale w pasie są za szerokie, także już teraz nie wiem, no S-ka przypuszczam, że tu by mogła być w biodrach przyciasna, no ale M-ka zdecydowanie jest tu za szeroka. No a jakbym L-kę zamówiła, to by spadłyby. Ale spodenki ogólnie fajnie leżą, z tyłu wyglądają, tak? No i myślę, że do kozaków też fajnie się prezentują. A co do marynarki? No to zdecydowanie tamta marynarka była fajniejsza na ten jeden guzik. I tamten krój chyba bardziej mi się podobał nawet. Tak, fajniejszy był krój, no ale niestety, tak jak już mówiłyśmy, gapostwo nasze, gapy dwie. No ta marynarka się prezentuje, tak? No,
Może, no może nieźle ona leży, mamy w rozmiarze L, może nieźle leży, no ale tamta zdecydowanie do tych spodenek fajniej wyglądała. Zaczniemy, kochani, od leginsów. No jestem mile zaskoczona, bo zmieściłam się w ten rozmiar 38, a wyglądały na takie maleńkie. Z przodu wyglądają tak i z tyłu też chyba leżą ok. Bardzo ładnie. Ale myślałam, że będą miały wyższy stan, bo na modelce wydawały się tutaj dłuższe. Ale ogólnie leginsy prezentują się fajnie. A co do marynarki, to z rozmiarem też trafiłam. Właśnie modelka miała na stronie założone te leginsy do tej marynarki. I chyba ten pasek nawet też miała. I chyba właśnie, tak, i miała ten pasek. No i tak jak już mówiłam, co do tych rękawów, to no zdecydowanie wolę tą wersję podwiniętą tutaj. A co do paska, niestety będę musiała odesłać, a liczyłam, że będzie dobry i go zostanie. No ale niestety, może na pierwszy rzut oka wygląda ok, ale tutaj z tyłu ma gumę. I tutaj mam zapięte już na ostatni, tutaj na ostatnią dziurkę. No i niestety, no czuję tutaj luz, że jest, no jest po prostu za duży. Ta S-ka na M-kę była idealna. Tak jak mówiłam, ta właśnie S-ka na M-kę byłaby idealna, no ale niestety nie było. Wskoczyłam w kolejne rzeczy i może zaczniemy od tej bluzki. Tak jak już mówiłam, bluzka jest o takim krótszym kroju, fajne ma tu wiązanie i duży plus za tą zatrzaskę tu z przodu, bo nam się tu nic nie rozejdzie. Także nie musimy się obawiać, że nam tu coś się za dużo pokaże. Z tyłu wygląda tak. I co do rozmiaru, to trafiłam idealnie. I tak jak już mówiłam, jest ona w rozmiarze L i jest na mnie dobra. A jeśli chodzi o spodnie, to tak naprawdę w spodniach to tylko mi się podoba kolor, bo jest bardzo ładny. Mam je w rozmiarze L, przepraszam, M i powiem szczerze, że nie są one takie idealne, żeby fajnie leżały, tylko tak jakby były trochę... W pasie za szerokie. Tak, za luźne. One jeszcze się, przypuszczam, że się jeszcze rozbiją, także na pewno będą za duże, także na pewno je odeślę. Z tyłu wyglądają tak, no mi się to nie podoba, na mojej sylwetce mi się one nie podobają i co do spodni, to na pewno je odeślę. Kochani, to już wszystko. Bardzo dziękujemy Wam za oglądanie i zapraszamy Was na kolejny odcinek.